Siemaneczko, ja jestem Nadim, witam w kolejnym filmie na temat Diablo 4. Dzisiaj porozmawiamy sobie o potencjalnych zmianach w sezonie pierwszym, o nowych recepturach na klejnoty, o World Tierze 5, o przecieku. Wiemy to wszystko z przecieku, z leaku Data Mine Action RPG. Jest to gość, który też tutaj datamainował dużo Diablo Immortal i możecie go znaleźć na Twitterze, możecie sobie go przeszukać. Dla zainteresowanych zachęcam, odnoszę oczywiście. No i podkreślam, jest to datamine, jest to leak, czyli przeciek, nie jest to żadne oficjalne potwierdzone info. To wszystko może się wydarzyć, ale nie musi, ale te informacje są dosyć ciekawe i jest dużo, dużo takich jakby przesłanek, że no, może to dojść do skutku, a przynajmniej część. Także zapraszam do oglądania, jeżeli film Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek, wtedy nie ominie Ciebie żaden kolejny mój materiał z właśnie tego typu kontentu, z poradniczków z D4 albo z jakichś newsów z Diablo 4. Zapraszam także na live na Twitch TV, na Lions, gdzie streamuję praktycznie codziennie D4. Jedziemy. Zacznijmy sobie od leaku, od przecieku z World Tier 5. Generalnie autor znalazł taką grafikę, która może świadczyć o tym, że World Tier 5, że kolejna ranga świata się pojawi, że kolejny poziom trudności się pojawi już w sezonie pierwszym i być może w tym World Tierze 5 będzie jakaś jedna kolejna aktywność endgame'owa, albo kilka, albo jacyś uberbossowie, kto wie, albo może to być po prostu jakaś przygotowana grafika na testy, także może nie musi. Generalnie daje to trochę do myślenia, może to pobudzić wyobraźnię i chciałbym tutaj jakby chciałbym Was tutaj odnieść do sekcji komentarzy. Jeżeli macie jakieś pomysły, dawajcie znaka, co to może być pod każdym z tych kategorii. Dawajcie znaka, co sądzicie o tym. Także chętnie sobie poczytam. Następnie jest przewidywanie, że Capstone Dungeon, który no, będzie nas przepuszczał na ten World Tier 5, czyli wiecie, Capstone Dungeon, czyli te lochy, które są taką bramą wejścia do kolejnego poziomu trudności. I tak na przykład na World Tier 2 mamy Kustosza, musimy go pokonać, żeby przejść na koszmar. Na koszmarze mamy Eliasza. Jak go pokonamy, przechodzimy na Udrękę. No i tutaj autor powiedział, że wszystkie poszlaki wskazują na to, że Capstone Dungeon znajdzie się w pierwszym akcie. Gdzieś wejście do niego będzie w pierwszym akcie, także może macie jakieś predykcje, może już ktoś z Was widział jakieś tam może przejście, albo coś, co może, jakieś miejsce, w którym może to przejście być. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o World Tier. Następnie mamy kolejne gemy, kolejne klejnoty i to jest absolutnie coś, czego się ja sam osobiście spodziewałem, czego się spodziewam i dla mnie jest to osobiście bardzo prawdopodobne, że te gemy spotkamy w sezonie pierwszym i mają one wyglądać w taki sposób. Nie wiem tylko, czy to są akurat perfekty, być może, ale takie obrazki właśnie tutaj autor znalazł w plikach gry. I napisał, że nie ma, że wejdą gemy o randze 6, 7 oraz 8. Pamiętamy, że w tym momencie najwyższy klejnot, który możemy zrobić, jest to klejnot królewski, który żeby odblokować recepturę, potrzebujemy 70 poziomu. Więc trzy rangi kolejne gemów są bardzo, bardzo w sumie logiczne, która to ósma ranga kończy się na perfect, czyli wiadomo, tak samo jak i w Diablo 2 było, perfect jest już najwyższym możliwym klejnotem. No i popatrzmy też na level requirement, popatrzmy też na wymagany poziom do odblokowania receptury. Żeby odblokować recepturę na najwyższy w tym momencie klejnot, to musimy mieć 70 poziom. Następnie szósta ranga, 80, siódma ranga, 90, no i perfekty, może setny.
Może perfekty 9.5, więc zobaczymy, ale byłoby to takie logiczne dosyć, zobaczymy jak to będzie dalej. Następnie siódma ranga nazywa się Magnificent, a ósma oczywiście Perfect. Co tu jeszcze mamy? Gemstone Effect Speculation, czyli efekty klejnotów. Tutaj nie miał żadnej, tutaj autor nie miał żadnych konkretnych informacji a propos tego, jakie statystyki konkretnie będą dawać gemy, ale wnioskował po tendencji wzrostu siły, jaką zaobserwował w 5 rangach, które mamy obecnie w grze. I zaznaczył to, to taka bardziej ciekawostka, zaznaczył to w taki sposób. Zielony kolor czcionki oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia tego na live'ie, wystąpienia tego, że ma bardzo dużą pewność siebie, że te dane podane są prawdziwe. Przez jakiś liniowy pattern, liniowy wzór i przez tutaj po prostu wyciąganie wniosków, nie? Żółty, no to jest troszeczkę mniejsza pewność, niekoniecznie wszystkiego jest pewny, i czerwony, mała pewność siebie, małe prawdopodobieństwo, że akurat te liczby wystąpią, kiedy patch wejdzie na żywo. I mamy ametyst, tutaj mamy ametyst ze swoimi statystykami, damage over time, damage taken over time reduction, shadow resistance i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wam przeskroluję, możecie sobie zatrzymać film. To takie po prostu informacje, oczywiście po prostu będą potężniejszymi wersjami. Także tak to wygląda. Tutaj mamy w ogóle, tak, czyli te takie jajeczkowate to mają być perfekty. Czyli tutaj widzimy w ogóle ikonkę, widzimy grafikę 6 rangi gema, tutaj mamy 7 ranga gema, a tutaj mamy 8 ranga gema. W ogóle ten wygląd jest bardzo, ale to bardzo podobny, praktycznie 1:1, tylko jeszcze w lepszej grafice, jak te, które widzieliśmy, jak flowlessy, czyli bez skazy z Diablo 2. Bardzo, bardzo podobne. Oprócz czaszki, oczywiście, czaszki są dosyć unikatowe. Jedziemy dalej. I to jest ostatnia informacja, trzecia. Informacja a propos sezonów. I tutaj autor mówi, że niestety zbyt dużo nie mógł wyciągnąć z tych plików gry więcej informacji, ile byśmy wiedzieli, ale jest parę smaczków. Tak na przykład dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej sezony będą podzielone na rozdziały i na challenge, czyli coś takiego, jak widzieliśmy w Diablo 3, taki troszeczkę dzienniczek sezonowy, i mają być sezony podzielone na jakieś rozdziały, i dowodem na to mają być wykopane z plików gry nagrody, czyli skrzyneczki, za skończenie sezonowego rozdziału. Więc na tej bazie on wyciąga wnioski. I za każdy taki rozdział skończony będziemy dostawać jakąś tam nagrodę, i tutaj moja predykcja jest taka, która się od razu nasuwa, że będą to nagrody wizualne, albo na przykład będzie to wierzchowiec, albo na przykład będzie to uzbrojenie dla wierzchowca, albo trofeum, generalnie coś, co będzie unikatowe i czego nigdy więcej nie będzie można zdobyć, więc to jest taki, wiecie, to tak samo jak było w Diablo 3. To jest coś, co ma wam, coś, co ma was zachęcić do tego, żeby brać udział czynny w tym sezonie. Nawet jeżeli chcecie grać na tej jedynej postaci wymaksowanej, to i tak, żebyście odwiedzali sezon, żeby tam się coś działo. W Diablo 3 wyglądało to tak, że niektóre, powiedzmy, nagrody pojawiały się w kolejnych sezonach, także może nie będzie tak, że jak ominiecie całkowicie sezon pierwszy, chociaż jeden sezon ma trwać 3 miesiące, to już będzie koniec, nie? Ale generalnie na pewno ma to motywować do tego, żeby być takim, wiecie, kolekcjonerem, żeby nic was nie ominęło. Więc podejrzewam, że będzie dziennik, który będzie podzielony na parę rozdziałów. Pod koniec każdego rozdziału dostaniecie nagrody i właściwie skończenie sezonu, skończenie całego dziennika zagwarantuje wam wszystkie nagrody, 100% nagród z sezonu. No i będziecie mogli spać spokojnie, jakby odhaczyć sezon, że wszystkie te takie nagrody macie odhaczone. Podejrzewam, że na pewno nie będą nagrody in-game. Może ewentualnie jakiś dodatek do nagród in-game, jakieś może jakieś uzbrojenie, jakiś gold, jakieś eliksiry, ale głównie będą to nagrody transmogryfikacje. Jakieś takie wizualne, no nie? Których nie będzie można zdobyć. I mamy też tutaj informację, jak to będzie wyglądało prawdopodobnie, jeżeli na przykład sezon pierwszy będzie dobiegał końca,
I sezon drugi ma się niebawem rozpocząć. Będzie przerwa prawdopodobnie między jednym a drugim około tygodnia, dwóch tygodni. Raczej bym myślał, że około tygodnia. Będzie taki non-ladder i generalnie ma to wyglądać tak samo jak w Diablo 2 Resurrected, kiedy kończy się sezon, czyli dostaniemy tak zwany Seasonal Stash Tab, czyli dodatkowe jakby karty w waszej skrytce sezonowe, które są tylko i wyłącznie do wyciągania. I powiedzmy tak, zrobiłaś fajną postać na sezonie pierwszym. Sezon pierwszy i masz mnóstwo przedmiotów w skrzynce. Sezon pierwszy się kończy i już mamy non-ladder. Nie ma żadnego sezonu, czekamy na drugi sezon już. Co z tymi przedmiotami? Czy przepadają? Co z moją postacią? Czy przepada? Nie. Postać przychodzi na serwer non-ladder, a twoje wszystkie przedmioty na tym non-ladderze są w specjalnej zakładeczce dodatkowej z sezonu pierwszego, który tylko i wyłącznie będzie służył do wyciągania. Nie będzie można tam deponować. Więc będziesz mogła wyciągnąć te przedmioty z sezonu pierwszego i przełożyć do bezpiecznej skrytki non-ladder, niesezonowej. I masz na to 3 miesiące, aż nie skończy się sezon kolejny, czyli w tym przypadku na przykład drugi. Czyli masz aż 3 miesiące, żeby podjąć swoje przedmioty ze skrytki, które uzbierałaś ze sezonu pierwszego. I też ta postać, tak jak powiedziałem, też ona nie ginie. Ona po prostu zostaje na serwerze, zmienia się na niesezonową postać i jeżeli rozpocznie się drugi sezon, no to wtedy musisz stworzyć postać jeszcze raz, nową, sezonową. Może zrobią coś takiego jak system Rebirth, taki jaki był w Diablo 3, czyli system wskrzeszenia swojej postaci, co było bardzo okej, bo to dla wielu graczy, w tym ja na przykład, też zawsze wskrzeszałem swoją postać, żeby utrzymać liczbę elit pokonanych, liczbę potworów pokonanych, liczbę godzin przebytych tą postacią w Diablo 3. Także to jest mega spoko. Wydaje mi się, że takie coś będą wprowadzać. No, nie ma powodu, żeby nie. I statystyki większe, typu na przykład właśnie pokonane istoty i czas gry. Bo w tym momencie, z tego co wiem, czas gry widać tylko i wyłącznie na postaciach hardkorowych, które już nie żyją. No i to byłoby na tyle. I to są informacje. Słuchajcie, dawajcie znać, co o tym sądzicie. Jak dla mnie, wiadomo, to jest leak, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu większość z tych rzeczy przeszła na live, na prawdziwą wersję, zwłaszcza te stasze, bardzo logiczne, rozsądne, było tak w D2R, zwłaszcza sezony i rozdziały sezonowe z tymi nagrodami za sezon, jak najbardziej, te czaszki, te szafiry, te gemy, generalnie te trzy kolejne receptury, jak najbardziej. Bardzo mnie ciekawi ten World Tier 5, on jest tutaj postawiony pod największym znakiem zapytania i tutaj ewentualnie kryłoby się najwięcej kontentu. Tutaj ewentualnie kryłoby się coś, co może urozmaiciłoby trochę ten endgame, albo co sprawiłoby, nie wiem, że po prostu ta itemizacja by się poprawiła. Jestem bardzo ciekawy. To jest jakby klucz, to jest najważniejsza rzecz z tych wszystkich według mnie. No i jeszcze dużo rzeczy przed nami, typu jakieś nowe unikaty i tak dalej. Także to wszystko będzie ogarnięte. Jeżeli czegoś się nowego dowiem, to na pewno ty też się dowiesz, zaraz nagram film i możecie śledzić tego Datamine Action RPG. Ja osobiście bardzo mu dziękuję tutaj za mega dobrą robotę, bo zawsze fajnie coś takiego sobie niuchnąć wcześniej, no nie? Dzięki raz jeszcze za oglądanie. Jeżeli się podobało, subskrybuj, lajkuj, komentuj i wpadaj na live na Twitch TV na Dimins. Widzimy się w kolejnym filmie i miłego dzionka życzę. Siema, pum!